Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w recenzji Powerballa w wersji Titan, czyli w wersji całkowicie metalowej. Jak widzicie, zawartość tutaj tego opakowania od tej wersji jest pusta, ponieważ ja wcześniej pozwoliłem sobie zrobić swojego rodzaju unboxing, aby przetestować też tą wersję przez kilka dni. I kiedy się już tak z nią zapoznałem, to dopiero przychodzę do Was właśnie z jego recenzją, no bo w ten sposób będę w stanie Wam nieco więcej o tej wersji powiedzieć i o moich wrażeniach z niej. Dlatego jeżeli chodzi o samo pudełko, którym zajmiemy się na sam początek, tak dość krótko, no to jest ono dużo bardziej rozbudowane niż w tych trzech wersjach plastikowych, które teraz tutaj pokazuję, które również posiadam. Tutaj ta ostatnia to jest oczywiście ta wersja metalowa. Myślę, że względem rozmiaru już zresztą widać, która z nich jest tutaj największa. Ale wracając do opakowania, to tutaj ten Powerball metalowy przychodzi w takiej plastikowej skorupie. Tutaj wewnątrz jest zapakowany, tak więc również pudełko względem tych plastikowych się różni. No na plus, bo całkiem fajnie to wygląda, kiedy to jest jeszcze zapakowane w środku. Dobra, tyle tak naprawdę na temat samego pudełka, bo to nie to jest tutaj najważniejsze w tej recenzji. Najważniejszym jest sam Powerball. Tak jak już powiedziałem, wersja Titan, bądź też jak ktoś woli po polsku wymawiać, no to pisze się Titan. Jest ona w całości metalowa. Jeżeli chodzi o ten metal, to na internecie informacje są trochę sprzeczne, ponieważ raz występuje informacja, że jest to jakiś stop aluminium, a raz, że jest to żelazo. Być może to są te dwa materiały użyte tutaj do budowy konstrukcji tego Powerballa. Ja teraz Wam go pokażę mniej więcej dookoła, jak on wygląda. I teraz pokażę go w porównaniu do takiej wersji standardowej, czyli powiedzmy plastikowej, uprośćmy jego nazwę. Czyli tak, tutaj mam akurat wersję 280 Hz. No i możecie zobaczyć, że sama średnica mniej więcej o 2 cm jest większa tutaj w przypadku tego Powerballa metalowego. Tak? Widzimy, że tutaj ten chwyt jest jak gdyby większy. Za chwilę właśnie przejdę do plusów i minusów tej wersji metalowej, jakie zauważam. Jednak jeszcze na wstępie chciałem powiedzieć, że Powerballa udało mi się zakupić na stronie o nazwie Elmo Grupa. I informuję o tym, ponieważ ten metalowy Powerball jest już dość ciężko dostępny, przynajmniej na polskich stronach, u polskiego dystrybutora, a tam cena jest całkiem przystępna. Dlatego też w opisie pod tym filmem umiejscowię link do właśnie tej strony, z której mi udało się kupić tego Powerballa. Tam oferta jest większa tych Powerballi, dostępne są różne rodzaje, również te plastikowe. Jeżeli taką wersją byście byli zainteresowani, to link znajdziecie w opisie. Myślę, że warto tutaj o tym wspomnieć, ponieważ z zakupem nie było żadnego problemu i bardzo szybko ten produkt do mnie również dotarł. Co ciekawe, tak porównując te wszystkie cztery Powerballe, które tutaj aktualnie przed sobą mam, a głównie skupiając się na tych trzech, ponieważ ten, jak widzicie, nie posiada licznika. Jeżeli chodzi o licznik, jak on działa, jak działa sam Powerball, jak go się uruchamia, to wszystkie te informacje zawarłem w wcześniejszym już filmiku, który stworzyłem na temat samego Powerballa i tych wersji samych plastikowych. Dlatego tutaj po prostu przypnę również w karcie i w opisie link do tego pierwszego materiału. Jeżeli nie wiecie, o czym tutaj mowa, a chcielibyście się dowiedzieć o zasadzie działania Powerballa i tak dalej, no to ja już nagrałem jeden taki filmik, w którym wszystko to wyjaśniam, dlatego tutaj nie będę powtarzał tych samych informacji, które są zawarte w pierwszym filmie. Ten film ma dotyczyć tylko i wyłącznie Powerballa w wersji metalowej, którego zapowiedziałem wtedy, że właśnie kupię. No i teraz nastał ten moment, że go kupiłem i chcę Wam po prostu zdać taką relację i porównać go względem poprzednich. Jednak wracając, mówiłem tutaj o tych licznikach, bo też jest tutaj taka ciekawostka, że aktualnie posiadam liczniki we wszystkich trzech wersjach, jakie występowały. Czyli w wersji pierwszej, jeszcze tej bateryjnej, tej zupełnie pierwszej wersji. Tutaj jest wersja druga, już bezbateryjna, ale ona posiada troszkę ograniczeń. Czyli to jest wersja druga i tutaj w tym Powerballu metalowym posiadam licznik w najnowszej wersji, czyli tak zwanej wersji trzeciej i on podobnie jest bezbateryjny jak tutaj, jednak przywróciły mi się kilka ustawień i o tym powiem praktycznie na sam koniec, bo to jak gdyby nie jest cecha samego metalowego Powerballa, ponieważ po prostu liczniki są aktualizowane we wszystkich tych Powerballach, czyli również w tych plastikowych wersjach. Jeżeli kupicie aktualnie, to jest duża szansa, że również otrzymacie licznik w wersji trzeciej. Dlatego to nie jest cecha tylko tego Powerballa metalowego. To jest tylko taka ciekawostka, że na sam koniec powiem, o jakie funkcje tutaj w tym liczniku trzecim mi chodzi, które zostały przywrócone, a których nie było w wersji drugiej. Dobrze, ja przejdę już do takiego stricte porównania tego Powerballa z pozostałymi. I pierwsze, co mam przygotowane,
to skorzystam tutaj z wagi, ponieważ chcę Wam pokazać różnicę w ciężarze tych poszczególnych powerbali. I tak myślę, zważymy sobie, myślę, że wszystkie te powerbale po kolei. Najpierw najbardziej standardowa wersja bez licznika i ona będzie ważyła 252 gramy dokładnie. Później następny już z licznikiem, ale dalej wersja 250 Hz, 258, czyli 6 gramów więcej względem tego bez licznika. I tutaj ostatnia wersja plastikowa, 248 gramów, czyli bardzo podobnie. I teraz przychodzi wersja metalowa, tam było 248, ta ostatnia, a tutaj mamy 482, więc zauważcie, że ta wersja no, prawie jest dwa razy cięższa. Tak nie do końca dwa razy cięższa, ale prawie dwa razy cięższa od tych pozostałych powerbali jest ta wersja metalowa. Więc już tutaj w ręce trzymając tą wersję metalową, czuć bardzo dużą różnicę względem wagi. I kolejne co, to mówiliśmy, że ta średnica tych powerbali jest różna i to również jest taka druga kluczowa rzecz. Bałem się troszeczkę, że tego powerbala metalowego, przez to, że on ma tą większą średnicę, to będzie mi się go trzymało nieco gorzej. Ale sprawa tutaj wygląda wręcz na odwrót, ponieważ muszę powiedzieć, że tego powerbala w większej wersji metalowego trzyma mi się o wiele wygodniej niż tego mniejszego, plastikowego. Oczywiście tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że ja mam dość duże dłonie, co można pewnie tutaj zauważyć. I zauważcie, gdzie w tej wersji plastikowej aż palce mi sięgają. No i zauważcie, ten chwyt w metalowym tutaj po prostu jest dla mnie dużo pewniejszy. Te palce są nieco bardziej oddalone od tego rotora. Tutaj też czuję takie większe bezpieczeństwo, że to jest dalej. Zauważcie, że tutaj praktycznie te palce mam już bardzo blisko tego rotora, jeżeli tak mocno obejmę, tak? Więc tą wersję zdecydowanie lepiej mi się trzyma, ale trzeba wziąć poprawkę na to, że jeżeli ktoś ma mniejsze dłonie, to pewnie wygodniejsza wersja będzie ta. Ta wersja jest jeszcze dużo bardziej wygodna dla mnie i to jest chyba moim zdaniem drugi największy plus tej wersji metalowej, to jest to, że jeżeli już bierzemy wersję z licznikiem, no bo w wersji bezlicznikowej tu nie byłoby żadnego problemu, ponieważ byłoby tak jak tutaj w tej wersji plastikowej bez licznika, czyli tutaj ta góra byłaby prawie że płaska, tak? Nic tutaj nie wystaje. Natomiast w tych wersjach plastikowych te liczniki niestety wystają powyżej budowy skorupy tego powerbala. I to jest bardzo uciążliwe, szczególnie przy większych prędkościach. Potrafiło mi się to po prostu niewygodnie wbijać w dłoń, tak? Ten licznik. Natomiast tutaj w tej wersji metalowej to jest moim zdaniem super, że ten licznik jest tu zatopiony w tą skorupę niejako metalową i on w ogóle tutaj ani milimetra nie wystaje ponad właśnie tą obudowę, ponad tą skorupę. Więc ten chwyt jest bardzo wygodny i nic tutaj w dłoń nie dusi. Jeżeli miałbym natomiast mówić o jakimkolwiek minusie, to chyba jest jeden taki główny i jedyny, jaki zauważyłem, a mianowicie ta powłoka metalowa tutaj, pomimo że trochę chropowata, nie wiem, czy to będzie zauważalne w kamerze, ale jest ona, ma taką delikatną fakturę, nie jest ona taka zupełnie wypolerowana, taka płaska, to mimo tego, że jest ta delikatna faktura, to ten powerball potrafi być śliski. Wydaje mi się, że bardziej śliski niż te wersje plastikowe z jakiegoś powodu. Pomimo, że ten plastik jest tutaj bardzo gładki, on akurat nie posiada tutaj żadnej faktury, to mimo wszystko mam wrażenie, że ten plastik jakoś lepiej trzyma się dłoni niż ten metal. Więc to jest chyba taki największy minus, jaki zauważyłem, że ten powerball staje się po chwili śliski. I również ta guma tutaj nie jest zbyt duża. Wydaje mi się, że jeżeli ta guma byłaby większa, to troszkę poprawiłoby ten chwyt, ale mam wrażenie właśnie, że w tej wersji 280 Hz już ta guma jest dużo szersza niż w tej wersji metalowej. Więc gdyby taką samą gumę zastosować tutaj, w tej wersji metalowej, po prostu przenieść, to wydaje mi się, że ten chwyt zostałby poprawiony. No ale niestety tak nie jest, dlatego mówię po prostu o minusie, który zauważyłem, że ten powerball staje się śliski, jeżeli trochę na nim popracujemy. I to jest chyba taki główny mój zarzut do tej wersji metalowej, bo poza tym zauważam same plusy. No i teraz przejdźmy już do samego działania, ponieważ tam mam do powiedzenia dwa ostatnie, również bym powiedział takie główne plusy między różnicą względem wersji plastikowej a metalowej, a mianowicie pokażę Wam pracę takiego powerballa, jego głośność oraz odczucia. Postaram się rozpędzić dwa powerbale do tej samej prędkości. Może skorzystam tutaj z tej wersji plastikowej, ponieważ to jest taka tradycyjna 250 Hz. Nie będę brał tej 280 Hz na razie. I to jest taka najbardziej standardowa, dlatego najlepiej ją będzie porównać. Ona posiada dodatkowo diody świecące, ale to nie ma żadnego znaczenia.
i sobie ustawię mój licznik w tryb pokazywania aktualnej prędkości. To będzie ten tryb. I obydwa te powerbale, aby porównanie było jak najbardziej obiektywne, rozpędzę do tej samej prędkości obrotów na minutę. I porównajcie sobie głośność, bo to będzie łatwo zauważyć w mikrofonie, jak wygląda praca takiego powerbala. Go później zbliżę jeszcze do mikrofonu, ale to na sam koniec. A ja Wam powiem o moich odczuciach, co już będzie taką końcówką, podsumowaniem różnic tych powerbali. Teraz mam 3000, postaram się uzyskać taką prędkość 6000, bo to mniej więcej jest taka prędkość, no, którą dość łatwo osiągnąć i mi się uda to zarówno na wersji metalowej, jak i plastikowej, bez większego problemu. Jest 5800. Może zróbmy sobie nawet 7, bo te 6 to już jest bez problemu, już widziałem, że jest 6,5. To jest okolice 7, to jest teraz okolice 7, jeszcze się upewnię. 6800, dokładnie cały czas około 6800, 6900 jest. I zobaczcie hałas, jaki to generuje. Teraz zbliżę to do mikrofonu specjalnie i chwilę nic nie będę mówił. I teraz zauważcie na odczucia w ręce, ja na chwilę przestanę nią kręcić, żeby ona swobodnie się poruszała. Mniej więcej przy 7000 obrotów, tak? Widzicie mniej więcej, jaka to jest siła wygenerowana, tak? Ona już teraz spadła. Jeszcze tak chwilowo przyspieszę, nie będę patrzył, jaka to będzie prędkość, po prostu przyspieszę do takich moich 90% możliwości. Dobrze, i to było głównie po to, abyście zauważyli, kiedy ta prędkość jest nieco większa. Myślę, że to były okolice 8-8,5 tysiąca obrotów. No to jak on pracuje, jaki jest głośny, ponieważ teraz przejdę właśnie do wersji metalowej i porównajcie sobie tamtą głośność z tą głośnością przy tej samej prędkości. Tutaj licznik oczywiście włączy się automatycznie, to jest ta wersja trzecia licznika, o której jeszcze za chwilę dokładnie powiem. I tutaj jeszcze jedna nowość, tego powerbala jako jedynego mam jeszcze w wersji auto start, dlatego tutaj rozpędzanie nie będzie za pomocą palca, jak ja to pokazywałem w pierwszym odcinku, w tym pierwszym filmiku, o którym mówiłem, do którego Was zapraszam, tylko uruchomię go za pomocą auto startu, czyli kilka razy takim ruchem kciuka sobie go po prostu tutaj nakręcę, aż poczuję taki dość znaczny opór. No ja mniej więcej kręcę do tego momentu, czuję już dość duży opór, wtedy chwytam go w jedną rękę, spowalniam blokadę i on automatycznie się rozkręci. Na zasadzie takiego napięcia, tak, jakiejś sprężyny wewnątrz, po prostu odbija on w drugą stronę i zaczyna już mi się kręcić, więc nie muszę tutaj wkładać takiego wysiłku w rozkręcanie tego, szczególnie dla osób początkujących, które by tego nie potrafiły robić, no to jest to dużo łatwiejsza rzecz, aby go tak nakręcić. Jeżeli chodzi o łatwość, to właśnie wbrew pozorom myślałem, że ten powerball metalowy będzie bardzo ciężki i po prostu będzie taki nieprzyjazny dla osób początkujących, ale muszę stwierdzić po testach, że jest wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś ma problem z rozkręceniem powerballa plastikowego, to wydaje mi się, że nie będzie miał takiego problemu z wersją metalową. Ona jest po prostu taka łatwa, taka przyjemna na pierwszy ruch ręki. Nie wiem, jak to opisać, ale oczywiście już miałem wprawę w wersjach plastikowych i nie mam problemu z ich rozkręceniem, ale mimo wszystko, jak ktoś dałby mi dwa do ręki z małą prędkością, to łatwiej mi jest utrzymać tego. Zauważcie, robię bardzo delikatne ruchy i on się kręci, niż utrzymać tego. Po prostu mam wrażenie, że tutaj więcej energii jest niejako marnowane, gdzieś jest przenoszone na te łożyska, na te plastiki i gdzieś to wyhamowuje, że trzeba się postarać, żeby go podtrzymać, a tutaj aż tak bardzo nie trzeba się starać, tak? Oczywiście trzeba wykonywać ten charakterystyczny ruch, ale nie wkładam w to aż takiego zaangażowania jak tutaj w tych wersjach plastikowych, więc to mnie bardzo mocno zaskoczyło. Ten powerball metalowy po prostu sprawia wrażenie takiego mocno dopracowanego, takiego chodzącego bardzo gładko. O, to jest chyba bardzo dobry opis. Ta wersja metalowa chodzi bardzo gładko. Oczywiście to ma zastosowanie tylko do pewnej prędkości i to jest właśnie to, co chcę powiedzieć na sam koniec, ponieważ ten powerball oczywiście jest cięższy w pracy, ale to dopiero się przekłada gdzieś powyżej 5000 obrotów, tak zauważyłem. Ten powerball odczuwalnie jest cięższy dopiero przy 5, powiedziałbym nawet 6000 obrotów. Dopiero tam, przynajmniej w moim przypadku, jest taka zauważalna różnica, że ciężej go faktycznie jest utrzymać, no bo o to też w nim tutaj chodzi, nie oszukujmy się. O to też chodzi w tej wersji metalowej, żeby ona była cięższa, żeby jeszcze lepiej, mocniej ćwiczyła ten chwyt i to faktycznie jest zauważalne, co właśnie będę starał się Wam pokazać przy tych 6000 obrotów. Przełączam się już specjalnie w ten tryb, co miałem tutaj, czyli
mierzenie aktualnych obrotów w czasie rzeczywistym, no i rozkręcamy go do tych samych obrotów, tam było 6000, to tutaj też zróbmy 6000, mam 4,5. I zwróćcie uwagę również na głośność, oczywiście od samego początku myślę, że już zauważyliście różnicę, mam 5, więc jeszcze troszeczkę, jeszcze 1000. Wydaje mi się, że już będzie. Tak, było 6060, czyli idealnie 6000. To jest 6000 i zobaczcie, jaka jest głośność. Ja zbliżam teraz do mikrofonu tak jak wcześniej i chwilę nic nie mówię. No ten powerball jest zdecydowanie cichszy, musicie to chyba przyznać. I teraz siła, jaką oddziałuje na moją rękę. Na chwilę przestanę gdyby wykonywać ten ruch, żeby on obracał się swobodnie i zauważcie. No widzicie, że przy tych 6000 ta moc jest zdecydowanie większa. Aż tutaj prawa dłoń już mi się zmęczyła, co przy wersji plastikowej nie miało miejsca przy tych 6000 obrotów, ale tutaj faktycznie ta dłoń jest dużo szybciej męczona. I tutaj znowu już mówię, to jest ten zakres, mniej więcej jak przekracza 6000 obrotów, moim zdaniem dopiero ta wersja staje się odczuwalnie cięższa względem tych wersji plastikowych. I teraz takie rozpędzenie do maksimum, jak to miało miejsce w tej wersji plastikowej, to będzie oczywiście takie 90%. Widzicie, że ta siła jest tutaj generowana dużo większa, nie? Nie jestem w stanie wam powiedzieć, jaką tą prędkość osiągnąłem, a to by było myślę, że dość fajne, dlatego teraz włączę specjalny tryb, który jest właśnie nowością tutaj w tej wersji licznika trzeciej, co powiem teraz już na sam koniec, za chwileczkę. Jak tylko skończymy testy tej wersji metalowej, teraz rozkręcę go jeszcze raz na takie powiedzmy maksimum 90%, to co zrobiłem przed chwilą, tylko teraz wam powiem, jaki po prostu wyszedł mi wynik, bo mam tutaj włączony tryb na liczniku mierzenia najwyższej prędkości, a nie aktualnej, więc posłuchajmy. No stawia dużo cięższy opór, dużo szybciej czuję, że ta ręka się męczy. O, i wyszedł mi bardzo duży wynik, w ogóle to jest mój rekord, co bardzo się dziwię, ponieważ wyszło mi 10386 obrotów. I to jest mój rekord globalny, co mogę również sprawdzić, przełączając się tutaj w jeszcze inny tryb, bo tutaj gdyby te tryby rekordu aktualnego danej sesji i rekordu całego Powerballa są osobno. To jest właśnie ta główna różnica tego licznika w wersji trzeciej. Tak, i tutaj udało mi się akurat na odcinku ustanowić rekord, co myślałem, że naprawdę się nie uda, ale no też dużo się nim nie bawiłem. Nie robiłem jakichś takich specjalnie maksów przed tym odcinkiem, aby mieć takie też wrażenia na bieżąco. Tak naprawdę użytkuję go dopiero 2-3 dni przed nagraniem tego nagrania. Dobrze, ja już go zatrzymałem. Jeżeli właśnie chodzi o tą prędkość, to chciałem tak jeszcze porównać. Jak widzicie, udało mi się tutaj zrobić te 10 tysięcy, mimo że robiłem tak na 90% moich możliwości. I chciałem to porównać do takiej prędkości wersji 250 Hz, mniej więcej jak to się ma. Jeżeli tutaj robię 10 tysięcy, no ponad, tu wyszło 10300, jeżeli dobrze pamiętam, to takim powerballem plastikowym udało mi się na maksa zrobić 12 tysięcy i to jest mój rekord. Dokładnie 12 tysięcy i 12. Czyli mniej więcej taka jest różnica, że jeżeli tym robię 10, to tym robię tak o 2000 więcej. No ta wersja plastikowa, da się ją rozkręcić szybciej, bo jest po prostu łatwiejsza, mniejszy opór stawia, tak? Więc raczej większość osób będzie w stanie wykręcić większe prędkości na wersji plastikowej. Tylko, że odczuwalny ciężar tutaj przy prędkości 10 tysięcy moim zdaniem jest tak 1,5 razy większy niż nawet tutaj przy tej prędkości większej, czyli 12 tysięcy, tak? O 2000 więcej. Po prostu daję wam taki pogląd mniej więcej jakich prędkości, o ile mniejsze prędkości możecie spodziewać się na wersji metalowej względem plastikowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś tutaj zrobi na wersji plastikowej 10 tysięcy, no to tutaj by było trzeba stawiać w okolice 8, tak? Ale no nie zawsze to będzie dokładnie minus 2000. To oczywiście zależy od wielu czynników, prędkości maksymalnej i tak dalej. Dobra, na temat tego już tutaj więcej się nie będę wypowiadał, tylko teraz odwrócę wszystkie trzy liczniki do góry, aby powiedzieć wam właśnie o tych różnicach, żebyście po prostu wiedzieli, jakie dostępne są te liczniki, na jakiego traficie, żebyście wiedzieli po prostu też, jakie opcje ma ta najnowsza wersja trzecia tego licznika. I tutaj od samego początku, tak jak wcześniej powiedziałem, najstarszy licznik w wersji pierwszej jest to
licznik bateryjny. Go bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ posiadał on dwa przyciski, czyli jeden przycisk do włączenia i zrestartowania aktualnego wyniku i drugi przycisk osobno do przełączania aktualnie włączonej funkcji. Tak więc on ma dwa przyciski, łatwo go rozpoznać. On ma baterię. Mniej więcej po 5 latach zauważyłem, że tą baterię trzeba wymienić. Czasami może szybciej, w zależności jak często go używacie. Dobra, no i on ma, można powiedzieć, że ma pełen zestaw takich funkcji, czyli ma tą funkcję mierzenia rekordu całego Powerballa i rekordu aktualnej sesji i te wyniki się nie wymazują, no chyba, że wyczerpie się bateria, no to wtedy wyniki są restartowane. Tutaj licznik w wersji drugiej, moim zdaniem tu był największy krok wstecz, ponieważ jest ten plus, że ten licznik jest bezbateryjny, czyli on też automatycznie się uruchomi, jak tylko damy mu zasilanie. Jednak on nie posiada już rekordu danej sesji, tylko całego Powerballa. Mamy po prostu jeden rekord, na który patrzymy. I co najgorsze, ten rekord jest usuwany po 2 dniach, czyli po 48 godzinach. To jest oczywiście mniej więcej. Ale tak maksymalnie do 3 dni ten rekord jest utrzymywany, chyba że regularnie go zasilimy przed upływem tych 3 dni. Jeżeli wcześniej go zasilimy, no to rekord dalej będzie utrzymywany przez kolejne 2-3 dni. Ale jeżeli go nie zasilimy, no to ten jedyny rekord, który jest tutaj liczony, jest usuwany, tak? I mamy po prostu wynik 0. I tutaj najnowsza wersja, czyli licznik w wersji trzeciej, można powiedzieć, że posiada zarówno najlepsze cechy tego pierwszego licznika, jak i tego drugiego. Ponieważ jest bezbateryjny, żeby on się włączył, żeby coś tutaj pokazać, również trzeba go rozpędzić do około 4000 obrotów. Wtedy on jest zasilany bezbateryjnie, nie musimy żadnych baterii tutaj oczywiście wymieniać, ale dostał tą nową funkcję, czyli mierzenia osobno rekordu danej sesji. Danej sesji, czyli od momentu, kiedy go uruchomimy, aż do momentu, kiedy go zatrzymamy, liczy się osobny rekord, a najwyższy rekord z tych takich rekordów lokalnych zapisywany jest w globalnym rekordzie Powerballa, czyli w osobnym po prostu trybie, kiedy się do niego przełączymy. I najważniejsza cecha, nawet jeżeli go nie zasilamy, nieważne przez ile dni, to ten rekord będzie zapamiętany. On po prostu gdzieś jest wczytywany w pamięć, która nie wymaga zasilania prądem, odnawiania tego zasilania. Ten rekord jest tam utrzymywany, nawet jeżeli nie będziemy się nim bawić, w cudzysłowie, przez tydzień czy też przez miesiąc. Tak więc ten licznik bardzo mi się podoba, no bo jest taki najbardziej kompletny. Posiada wszystkie funkcje pierwszego licznika, które zostały wycięte w drugim liczniku, a mimo to jest bezbateryjny, tak więc nie będziemy musieli tutaj się bawić w wymianę baterii. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten test w wersji metalowej Powerballa, wersji Titan. Nie zaznaczyłem tego może na samym początku, teraz warto to wspomnieć. Najcięższej wersji Powerballa, jaki aktualnie jest dostępny w sklepie, cięższej wersji już po prostu nie ma. To jest Powerball, który tą siłę taką odśrodkową generuje po prostu największą, jest aktualnie też najcięższy, co widzieliśmy na wadze. Co nie oznacza oczywiście, że jest najszybszy, bo tutaj nie chodzi o to, że on jest najszybszy, to do tego są stworzone inne Powerballe, aby to trzeba mieć na uwadze. On po prostu wygeneruje największą siłę, więc wydaje się najlepszy do osób, które chcą w jakiś sposób budować siłę chwytu przedramienia tym Powerballem, stricte na tym się skupić. Te plastikowe, jeżeli pobawimy się taką wersją metalową chociaż przez jeden dzień, później weźmiemy tą wersję plastikową, muszę Wam powiedzieć, że będziecie mieli takie odczucie bawienia się jakąś zabawką plastikową w porównaniu do tego. Ciężko jest później już wrócić do wersji plastikowej, jak chociaż raz miało się tą wersję metalową w ręce. Wersja plastikowa raczej bym powiedział, że ma zastosowania. Nie wydaje mi się ona dobra w budowaniu tej siły, o czym przed chwilą powiedziałem, siły przedramienia i siły chwytu. Wydaje mi się, że raczej te powerball będą miały zastosowanie większe w rehabilitacji, do czego też one są stworzone. Wydaje mi się, że tam mogą mieć lepsze nawet zastosowania niż ten, bo ten szybko się ręka po prostu męczy, bawiąc się tym. Natomiast te mogą mieć takie zastosowania, aczkolwiek w budowaniu siły, moim zdaniem, te plastikowe nie są najlepsze. Dlaczego tak uważam? Ponieważ tutaj, jeżeli robię te 12 tysięcy rekord, o czym wcześniej wspomniałem, to ta prędkość kręcenia już jest taka naprawdę duża, jeżeli widzielibyście to po prostu z boku, jeżeli miałbym to nagrane. Mogę tutaj zresztą puścić filmik z tego rekordu. To te ruchy są po prostu takie szybkie, że ciężko już stworzyć trochę szybsze ruchy. To nie jest to, że blokuje nas brak siły, żeby kontrować te ruchy, że brakuje nam siły, żeby go utrzymać, bo on się wyrywa z dłoni. Nie, bardziej chodzi o to, że te ruchy są już tak małe i tak szybkie, że ciężko wyczuć to po prostu, żeby robić to jeszcze szybciej i te ruchy jeszcze bardziej ograniczać. Natomiast tutaj ten rekord moim zdaniem jest bardziej adekwatny. Chodzi o budowanie właśnie takiej siły, ponieważ
Tutaj, jeżeli ta prędkość obrotowa maksymalna wyjdzie Wam mniejsza, to nie przez to, że nie możecie już szybciej nim kręcić, żeby wejść na te wyższe obroty, no bo wiadomo, że mogę zrobić 12 na wersji plastikowej, ale nie mogę przez to, że blokuje mnie właśnie ten uchwyt, przez to, że on się tak wyrywa, że to jest takie ciężkie, tak? I szybciej mi się zmęczą mięśnie, niż dojdę do takiego wyniku zbliżonego, na przykład do 12 tysięcy obrotów, albo chciałbym przekroczyć. Dlatego jeżeli chodzi o takie mierzenie swoich możliwości, swojej siły, to ta wersja wydaje mi się aktualnie taką jedyną, adekwatną. Tutaj bardziej bym powiedział, że mierzony jest ruch, prędkość, taka precyzja, takie wyczucie tego powerballa, takie wyczucie tego narzędzia. Tutaj aż tak nie trzeba mieć tego wyczutego moim zdaniem. Tu bardziej liczy się siła. Jeżeli będziecie mieli jeszcze siłę to skontrować, to wydaje mi się, że każdy do 12 tych tysięcy, nawet ponad, ten ruch spokojnie wyczuje, tak? Bo to nie jest taki przesadzony ruch bardzo szybki, tylko jest to po prostu taki ruch, no, każdy jest po prostu w stanie go osiągnąć. Dobrze, i to tyle już naprawdę na temat recenzji tej wersji Powerball wersji Titan. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli się podobało, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia oceny oraz komentarza pod tym filmem. Cześć i do usłyszenia.